Ostatnio zainteresowanie twoją osobą wzrosło z wiadomych względów. Paparazzi zaczęli za tobą jeździć. Nie wiem, czy widziałeś zdjęcia? No właśnie nie widziałem. Mama do mnie dzwoniła, mówiła, że są jakieś zdjęcia, kiedy po prostu wlewam spryskiwacz z moim synem do samochodu. To jest naprawdę bardzo ciekawe, proszę państwa. Uczyć syna, jak się wlewa spryskiwacz. Ale mam nadzieję, że to jakoś zmotywuje innych ojców, że pokażą swoim synom, gdzie wlewać spryskiwacz do samochodu. No właśnie, to jest fascynujące. Fajnie, że się spełniasz w roli ojca, ale Alicja Bachlera-Curyś, która też zaraz tutaj będzie, powiedziała w ostatnim wywiadzie, że trochę się martwi o to, że syn będzie chciał, w sensie dała do zrozumienia, że jego ojciec się martwi o to, że on będzie chyba chciał być aktorem, że ten świat jest taki niefajny, ten show biznesowy. Czy ty masz takie rozmowy z nim już? Czy ty widzisz, że twój syn chciałby w tym kierunku iść, co ty? Znaczy ja też mam taką nadzieję, że jednak mój syn zajmie się tym, czym się teraz zajmuje, czyli pisaniem, jak na 11-latka przystało, pisaniem piosenek hip-hopowych i słuchaniem muzyki, czytaniem książek i tak dalej, i tak dalej. Chociaż też zaczął dubbingować jakiś czas temu bajki, więc pewnie ma też za ciągi do tego, żeby zostać aktorem. Natomiast jeżeli będzie chciał zostać tym aktorem, no to nie mogę mu tego zabronić. No będzie, to będzie jego życie i będę mu bardzo kibicował. Ale natomiast wydaje się, że mój syn chyba nie lubi mojej pracy, bo moja praca mu go bardzo często zabiera, więc chyba ma taką świadomość już, że jednak woli robić coś innego. To jeszcze dopytam, jak on jako 11-latek, tak? Jak się odnajduje w tej szkole? Czy ty jesteś jako ojciec zadowolony z tego, w jakiej szkole on się teraz uczy ogólnie? Ale pytasz o szkołę jaką? O edukację ogólnie. O zmianę, o reformy i tak dalej. Czy ty jako rodzic czujesz się bezpiecznie o swoje dziecko? Mojego dziecka jeszcze ta reforma nie dotknęła. Ja się jeszcze nad tym nie zastanawiałem. Będę się zastanawiał, jak to po prostu zacznie dotykać.